Well, San Diego man who says he was molested by his Jehovah's Witness Bible study teacher speaks out. This comes 2 days after a California judge awards him $13.5 million. Exclusive investigation into yet another religious organization hit with sexual abuse allegations, the Jehovah's Witnesses. It's an investigation into child sexual abuse among Jehovah's Witnesses. It's never going to be over. Jose Lopez says the award will never erase the pain from abuse he says he suffered at the hands of Gonzalo Campos. In the case, elders at the Linda Vista Congregation of Jehovah's Witnesses knew Campos was molesting kids a full 4 years before he molested Lopez. You recall becoming aware of a report of sexual abuse of a child. Clark never called the police. He followed Watchtower protocol. He wrote to New York headquarters, asking how to deal with Kendrick's confession. They told him not to investigate the matter further. Instead, they said, provide him with strong scriptural counsel to avoid a repetition of such a serious offense. The Supreme Court of Canada has dismissed the case of a 14-year-old Manitoba girl who was given a blood transfusion against her wishes. Doctors have prayed a Supreme Court decision to force the parents of a terminally ill child to defy their Jehovah's Witness faith by allowing a blood transfusion. Radość. Grief. Smutek. Świętowanie. Narodziny. Śmierć. Jest tak wiele zwyczajnych wydarzeń i sytuacji, które powinno się przeżywać razem z rodziną. Jeżeli jednak byłeś świadkiem Jehowy i nadal masz rodzinę w tej religii, to nie takie proste. Tego tygodnia dostałem awans w pracy. Zadzwoniłem do mojego taty. Po prostu się rozłączył. W tym tygodniu poroniłam i naprawdę potrzebowałam mojej mamy. Nie oddzwoniła do mnie. Mój tata zmarł w tamtym tygodniu. Dowiedziałem się o tym z nekrologu. Chciałam powiedzieć dzieciom, jak bardzo je kocham. Ich ojciec nie pozwolił im podejść do telefonu. Być może o tym nie wiedziałeś, ale ci, którzy opuszczają świadków Jehowy, są oddzieleni od swoich najbliższych przez jedną z najokrutniejszych praktyk – unikanie kontaktów. Unikanie kontaktów jest narzucone poprzez organizację strażnicy do tego stopnia, że świadkowie otrzymują takie zalecenia. A przecież twój ukochany krewny powinien dostrzec, że bezkompromisowo stawiasz Jehowę ponad wszystko, również ponad więzy rodzinne. Nie szukaj wymówek, żeby móc kontaktować się z wykluczonym krewnym, na przykład za pośrednictwem SMS-ów czy e-maili. Jako ludzkie istoty dobrze się rozwijamy, gdy jesteśmy otoczeni ciepłem i miłością, które mogą zapewnić jedynie więzi rodzinne. Psycholodzy społeczni zauważyli, że wystarczy 5 minut ostracyzmu, by zagrozić podstawowym potrzebom człowieka. Jeśli wystarczy do tego 5 minut, wyobraź sobie, jakie tortury przeżywa unikana osoba dzień po dniu. Rok po roku, nawet bez żadnej wiadomości czy SMS-a. Każdego dnia na całym świecie rodziny są rozbijane przez tą nieludzką praktykę narzuconą świadkom Jehowy przez Towarzystwo Strażnica. Więzi rodzinne należą do podstawowych praw człowieka, a zrywanie kontaktów stanowi duchowe i emocjonalne nadużycie. To musi się skończyć. They said I didn't feel guilty enough about the things that I had allowed to happen before.
I was raped. Well, I just talked to my mom just about a month or two ago about that very thing, because she always wants to say, this wasn't the society, Amy. These brothers made a mistake. You know, they were just imperfect men, and they're doing the best that they could, and they just made a bad choice. And I said, that is so absolutely not true. They went right by Watchtower standards. I mean, they followed it by the book. This was how they were supposed to handle someone like me. Follow what I say to the T.